Mazury południowe chcą być jednolite i rozpoznawane. Cztery powiaty, które wchodzą w ten skład, liczą na znaczne profity z zaistniałej konsolidacji. To jest wspólne działanie południowych powiatów naszego województwa, jak i również wpisanie się do strategii wojewódzkiej jako oddzielny subregion, lub też jak to mówią. Obszar funkcjonalny. Chcemy właśnie powalczyć również o środki, dodatkowe środki lub środki, które będą przypisane dla nas bezkonkursowo. No, wszelkie możliwe sposoby, żeby wesprzeć te nasze powiatowe południowe obszary, środki, które pomogą nam w dalszym rozwoju. Powiaty Szczycieński, Nidzicki, Piski i Działdowski mają na siebie plan rozwoju, który gruntownie realizują. Powodzenie jest blisko, trwają formalności. Między innymi takimi działaniami to są przygotowanie strategii dla Mazur Południowych. W tej chwili jesteśmy już na ukończeniu podsumowania wniosków, które wpłynęły od samorządów, od mieszkańców powiatów. W listopadzie będziemy dyskutować nad tymi wnioskami i myślę, że uchwałami rad przyjmiemy strategię dla Mazur Południowych. Cztery powiaty widzą w swojej ofercie potencjał Mazury skutecznie nęcą. Wspólna promocja ma przynieść pożądane skutki finansowe.